Był to zwykły świąteczny poranek. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie tego dnia Mikołaj rozbije się na dachu i wylegną się z worka groźne propy. Trzeba było wezwać Mikołajów pogromtystów. Co? Pogromtystów. Wylęgną się propy, to było dobre. Wylęgły się propy. Z tym wylęgnięciem propu. Podobało mi się, to było no, piękne. Ładne było, co nie? No? Pogromtyści. Dobra, i zaczynamy Pukamy. Rundę. To tak. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Panie Piesel, Admirosie. To jest Mister Piesel. Dobra, sprawa wygląda tak. Pytanie, czy gramy na całą mapę, rozumiem, tak? Tak, no. na całą. Tak. Wow. Ale tutaj chyba... Ej, Admirosie, mam lekkie podejrzenie, chodź. Cześć, panie Bladdy, też mi się wydaje, że ktoś tutaj jest. Otwierałeś te drzwi? Tak, to ja otwierałem. Bladdy, gdzie jesteś? Jestem w budynku, w bliźniaku jestem. Ktoś nie ma skina. Okay. Admiros? Admiros pewnie ma łoma w pupie, nie? Nie, ej, Admiros, czemu biegacie tam na zewnątrz cały czas? Adesiek, mam się zapytać. Patrz na to. Mam podejrzenia, że oni są, wiesz gdzie? Chodź. Pradu poszedłeś? Nie, tak, ma tam chyba nikogo. Wyszedłem z bliźniaka. A, no dobra. Wyszedłeś, okej, to mówię. Ty. Dobra, la, tylko cichosza. Patrz uważnie, czy ich tu nikt nie sprawdzę pod choinką. Dobra, choinkę, czenicę nie ma. Dobra, sprawdzam. Bloody. Drzwi z tyłu były otwarte. Mi się wydaje, ciepło w tym domku masz? Hadesiak, na górze było otwarte. Było otwarte. Hadesiak, jesteś traitorem. Jesteś traitorem, tak, na pewno. Właśnie miałem to powiedzieć Bloody, to podejrzane. Podejrzane zachowanie. Czyżbyś troszkę, był nie? traitorem? A nie, graliśmy ten. Nie, dobrze, panowie, możecie jakieś wskazówki nam powoli. Widziałem jakąś choinkę. U mnie jest zimno. A, czyli u mnie jest cieplutko. Bloody, czemu wychodzisz już? Tak mówić, czy na zewnątrz, czemu tak szybko wychodzicie? Jestem Paweł. Na zewnątrz. To jest całkiem spoko mapka, muszę przyznać. Bardzo fajnie było w środku. Nie wszyscy wyszli, ja nie wiem. Z zeszłego roku. A ja nie, bo nie grałem. To roczna marka. Czemu wszyscy wyszli z domu? Co ogólnie? Proszę zamknąć drzwi. Nie chowamy w piwnicy, bo piwnica jest strasznie taka duża. A jest piwnica tutaj? No, ale tam nic nie ma w piwnicy przecież. No ale są takie tunele i po prostu chowanie się w piwnicy to mija się z celem, moim zdaniem. O kurde. Dobra. Ustalmy, że się nie chowamy w piwnicy, dobra? Ja mam tylko jedną prośbę. Jak wyszliście z tego domu, to zamknijcie drzwi, bo jest zimno. Nie wiem, czemu, ale ta choinka mi nie odpowiadała. Był jednak, czyli ktoś był choinką, się okazało. No, tam stał pod drzewem. No, to by świąteczny odcinek był przecież. Co, idziecie do restauracji, do środka tam, tak? Do restauracji? Idźcie. Idźcie tam. No, dwumasowo mieć ciepło. Nie da się wejść. Co tam szukacie? Czy w restauracji jest kominek? Bo zaraz pójdziemy do restauracji, to zbadamy. Ja wiem, że w restauracji są na pewno maszyny do grania. I na pewno są krzesła, bardzo dużo. O, ile to jest małych propów? Dużo krzeseł? Nie, to jest więcej krzeseł. A to krzesło było krzywe, Admiros. Ja proponuję wrócić do tego miejsca, gdzie Bloody na początku sprawdza, bo tam prezenty się posypały specjalnie dla was. Są porozrzucane. Prezenty sprawdzić. Specjalnie dla was prezenty tutaj porozrzucane są. Wow. Ej, coś tu było nie tak, Admiros! Ej, prezenty są porozrzucane. Ktoś wam wyszedł chyba. No bo otworzył drzwi, widziałem jak się zamykały. Kurde. A może on jest tym lizakiem tutaj, tym świątecznym? Może być lizakiem? Czemu dawaj, rozrzucasz lizaki? Nie rozrzucaj lizaku, można Admirosie. Proszę je podnieść. Panie Pawle. Proszę je podnieść. Pan Paweł widzi to. Rozrzucił prezenty. Widzi to. Ja mam nadzieję, że nie chowacie się pod żadnymi samochodami, co nie? Paweł, nie, widzi nie to. Tylko tego bałwanka. Zostaw ten... Coś więcej? Chcecie nam Bloody? Nie przesuwajcie tych prezentów, ej. Co wy robicie? Okej, czyli widzi nas Paweł. Teraz nie widzi chyba. Może nas widzisz, Kosk? Gdzie? Paweł, gdzie jesteś? Ja? Powiedz mi tak, że nie słyszeli. No właśnie tak słyszę. Świąteczna chyba. Nie, jesteście w ogóle w innych jakby pomieszczeniach, mogę tak... No, ale wiecie, że musicie podpowiadać, że jakieś podpowiedzi. Podpowiedzi jakieś? Możemy zagrać w 5 pytań, jak chcecie. Ja będę odpowiadał tylko tak i tylko nie i możecie 5 pytań. Czy Paweł jest w bliźniaku? Tylko tak albo nie mogę odpowiedzieć, a no nie tak, wiem, bo... więc ci nie no odpowiem. Jest tak, nie. Nie tak? Mam pojęcia. Paweł, czy jesteś w bliźniaku? Ja mogę odpowiedzieć za niego, no właśnie. Jest. Dobra, to dawaj jeszcze pytaj, no. Ale 5 pytań do każdego. No okej. Był bałwan wywalony. Czy jesteś, panie Plago, na zewnątrz? Nie. Czy jesteś w restauracji? Tak. Mhm. Aha, czyli sobie się rozbijamy na... No co nie pasuje? Dobra, bo 10 sekund zostało, przyspieszmy to szybko. Madafaka! Madafaka! Nie, automatem jest! Dobry! Nie był! Jest, automatem! Ja rzuciłem w to miejsce! Pasował tutaj.
Znaczy, nie powtarzał się. Nie wiem, rok temu schowałem się w tym samym miejscu. No, rok temu schowałem się w tym samym miejscu. O kurczę, nie, i rok nie temu mogę. Też wygrałem. Ale kto patrzy, co nie? To pa. No dobre, dobre, dobre ten automat. A to było fajne, bo Bloody wbiegł w choinkę, mówię, sprawdzę choinkę, a ja tam w choince sobie siedzę tak przez chwilę. No, siedział w choince. A, takim małym czymś pewnie. Dinozaurem. Dinozaurem byłem, później chodziłem... Zielonym dinozaurem w zielonej choince, mówisz? A później rozrzucałem prezenty i później... A widacznik, jak się podświetli? No właśnie, jak to wygląda? Czy nie widać? Widacznik, jak się najedzie, czy nie? No, czasami widać, to zależy, jak się podjedzie. Zależy, jak najedziesz. Dobra. Zależy, jak podjeżdżasz. Gdzie jesteś? Miłosz, ty jesteś tym, co ja widzę, że jesteś? A ty? Gdzie ty jesteś? Koło tego czerwonego? Koło tego czerwonego? Nie. Ja jestem na czymś. Cześć. A, czyli to jest Hadesiak, dobra. No to jest Hadesiak pewnie. Jestem. Miałem specjalną czerwone. Broń, super. Będę fajnie. Coś się tu zmieniło. Powiem wam tak, jeden bałwan jest wywrócony. Bałwan. A ten bałwan zawsze jest wywrócony. No, jest. E? No. Chodzi o głowę, tak? Chociaż nie, o bałwana całego, że jest wywrócony. Cały jeden bałwan tutaj leży. Jest. Co się odprawia? Wiesz, czyli ktoś jest jednym z tych bałwanków. No. Pewnie. A, potrzebuję pomocy, plaga, szybko, tutaj. Widzisz tego bałwana, widzę on lewi bałwana, co lata, nie? To on jest, zdecydowanie. Nie! Kurde, Hadesiek, tak mnie spalić! O, ja cię spaliłem! No jak to jeszcze im podpowiadę, że bałwanem jestem? Hadesiak, ja nic nie powiedziałem. Nic nie mówię, coś w stylu takiego bałwan? Coś tam. Nie, w sensie, że bałwan chyba jest od razu wywalony. Aha. To była nieświadoma decyzja, bo nie wiedziałem, że ty jesteś tym bałwanem. Dobra, szukamy Admiroska. Ukryj się, powodzenia! Admirosie! A co, ach, no, nigdy mnie nie znajdziecie. Powiem tak, Admirosa nigdy nie znajdziecie. Pewnie chcesz zagrać w 5 pytań? Chcę zrobić. Dawaj, dawaj. O, no. Jak się Admiros schował. Włączyłem muzykę. Ale jak tam pasuje, nie? No idealnie, idealnie pasuje. To jest, mi się wydaje, że to jest taka standardowa rzecz, że... Dobra, ale 5 pytań. No. Jesteś na zewnątrz? Nie. Pierwsze pytanie. Okej. Okay. Ja już się domyślam. Musicie zadać mi pytanie, czy jest Mikołajem, bo nie wiadomo. Może jest. Może być już Mikołajem. O, widzę tam po restauracji ktoś biega. No. No cześć. Dobra, jesteś w restauracji? Nie. Okay. Stój! Jest bliźniaka. Stój! Ale Paweł jest papierem! Z tego, z bliźniaka wyciągam. Nigdy nie trzymałeś papieru toaletowego? No właśnie, zawsze. Budzisz się rano, pierwsze co robisz? Proszę stąd wyjść. Papier toaletowy. No właśnie. Uwaga, bo wyskoczy. Dobra, tutaj, proszę bardzo, broń. Poszedł w lewo. W kibelku jest. Wyszedł! Ucieka! Manewr, zabić go! Manewr dupa robi! Podetrzeć go, szybko! Jest! Nie pomogło. Co ci nie pasowało w tym papierze toaletowym? No bo chciałem się wytrzeć, a uciekał. W zeszłym roku też to był papierem toaletowym w kiblu. No to świąteczny papier toaletowy. Ja się chciałem, papier toaletowy. Ja tu chciałem się podetrzeć, a tu nagle patrzę, o kurde. To nie, widzisz, nie udało się podetrzeć. Nie zawsze się udaje po prostu. Dobry pomysł. Ej, później taką historyjkę zrobimy, co wy na to? Podoba wam się? Świąteczna historia? Świąteczną historyjkę zrobimy. Nie, to jest spalona miejscówka, panie... Duży, że tak powiem. Panie duży. Teraz mi to mówisz, panie. Spalona miejscówka? To chyba u ciebie w domu jest spalona. U nas... O, spalona miejscówka w domu? Nie! O nie. Co to ma być? Bardzo zło. Dobra, idziemy iść zatwić. O, mam... Coś tu leży. Co się dzieje? Mam przeczucie. Kto tak dudni klawiaturką? Kolega. Nikt? Paweł chyba. Paweł! Dudnić to możesz w domu. Nic ci nie dudni, przestań. Dudnić to sobie w domu. No, Paweł. No właśnie, cały dom mi dudni, jak tą klawiaturą zaczyna. Oj, Hadesiak, chyba ci choinka uciekła. Nie, Hadesiak, to nie to. Ale wiesz co, byłem ciekawy, czy można być Mikołajem, nie? Okej, tu jest bałwan. Każdy może zostać świętym Mikołajem. Oj. Ja bym bardziej szukał od bałwana, bardziej choinki jednak, wiesz? Choinkę to wy sobie wiecie, gdzie możecie. No, w domu, możecie mieć w domu. Ja już mam. Macie już swoją choinkę? Tak, ja oczywiście. Ej, to musicie zainstalować choinkę, jak to tak? Jest taka aplikacja choinka. Jest taka aplikacja choinkowa. Tak? To i co, na Mirosie? Dajcie teraz pędzę święta. Mirosie, te skrzynki były ułożone kiedyś, wiesz o tym? Wiem, więc muszą być skrzynki. Tu wszystko było kiedyś ułożone, a teraz już nie jest. Mogą być na dachu. Ty też byłeś kiedyś, Hadesiak, ułożony. Teraz właśnie. Kawałkama. Co? Nie, dobra, na dachu nie właśnie, kiedyś też byłeś, Hadesiak, ułożony. Nie, to teraz. Ty się ma. Czekaj. Czy ty byłeś tym tutaj? Patrz. Ty byłeś tym. Cześć!
Cześć, Reunion. Nie mam pojęcia. Ale fajnie. Chcesz wejść wszyscy do środka? Jesteśmy blisko siebie, naprawdę. No, to tak? Są święta okay. Takie. Ale macie taką... Patrz, ile mamy jedzenia na stole. Tak, świąteczna atmosfera jest. Jedzenie na stole. No, jedzenie na stole. Czyli mogą być w kuchni którejś, ewentualnie w restauracji. Ewentualnie. Przepraszam, ty tą kuchnię już zostaw. No zostaw mnie, zostaw mnie na chwilę. Co ty robisz? Czemu niszczysz? Czemu meble? Muszą być krzesłami. Nieprawda. Nie, nie, nie muszą. Nieprawda, nie muszą. Nie muszą, nie muszą, nie muszą, nie muszą, naprawdę. Powiem tak, wy się pojawiliście, a ja stałem między wami i wszyscy przebiegli obok mnie. Aha. Ciekawie mogą być krzesłami właśnie. Nie, nie są krzesłami, zostawcie krzesła. Nie, przestań. Nie iżcie ten asortymentu. Mam pomysł, zablokujmy wyjście, nigdy się stąd nie wydostaną. Dobry pomysł. To co, pięć pytań? Pięć pytań, czy jesteście w restauracji? Tak? Tak. Pierwsza wskaz... O, dobra, to zablokuję wyjście. Wystarczy to pytanie. Dobra. To teraz już to koniec pięciu pytań. Koniec pięciu pytań. Skończyło się, tak. Skończyło się na jedno, wystarczy. Patrz, jak zablokuję. Nigdy stąd nie wyjdę. Dobra, Admiros, teraz się nie wydostanę stąd. Może nie planujemy stąd wychodzić. Mógłbyś być... Każdy tak mówi na początku, a potem się budowi, tak wesoło. Mam go! Mam go! Później to nie ja! Później to zabiję. Halo, banany! I teraz banany! No nie. Admiros, ty wiesz mi forsować przejścia, a nie w się bardzo. Pomóż tam Admirosie, pan Paweł jest w łapce. Okej, dobra. No w sumie mogę wam pomóc, już pan Paweł jest pro elit. Nie znajdziecie go. Czekaj chwilę, nie wiem gdzie oni są tego teraz. Tego nie widziałem tutaj. Właśnie też miałem krzesło, że gdzieś tu mi śmignął. Dobra, dobra, zablokujemy wejście. Pan Paweł jest w restauracji. Teraz na pewno teraz już nie ma żadnych szans, stąd nigdy stąd nie wyjdzie. Zestra się niż stąd wyjdzie prędzej. No, ale patrz jak ja ruszam. Piwko lata. Piwko lata. Ło. O kurde! Ej, Hadesiek, no nie, no. Co za nazwę? Noctuba. Tak się nie robi. To z ostatnim... Nie, no, ostatnim... Przed końcem, tak? No właśnie. Nie było. No, nie było, jeszcze, nie było, jeszcze były dwie minuty. A to przepraszam. Ty Noctubie, ty. Gdzie nie mam pomysłu. Tego? O, jeny. Mówisz, żeby się zaforsować jednak też teraz? Dobry pomysł, Admirosie. A właśnie, bo mieliśmy zrobić to, co tam pisałem. To już tak trochę... Jakieś taktyki mają. Co pisałeś? A co pisałeś? A wiesz co, pisałem, żeby być takim świątecznym Mikołajem troszeczkę. patrzcie, ja też wam coś napisałem na czacie. Halo, przykąsko. Hadesiak, to leś? Dzięki, mordo. To na święta życzenia są. Dla wszystkich leszczy. Okej, to dziękuję ci. Dla wszystkich leszczy i innych łotek. Zastanawiam się, czy jeszcze mogę jedną rzecz zrobić, ale to chyba nie... Kto ma takie przybitki, że ja nawet Hadesiaka dwa razy... No to... Pan Paweł ma. Ja mam? No, jak nic nie mówisz, to wtedy klawiatura. No właśnie, panie Pawle. Dobrze, ty, panie Pawle, ostatnio coś zrąbałeś i ciągle masz takie przebytki, że... Coś poprzestawiałeś. Uwaga, ja bym sprawdził restaurację, dokładnie, może w kuchni jesteśmy. Papier mi toaletowy zniknął. Halo! Cześć! Papier toaletowy mi uciekł. Halo, przyjacielu. Cześć, przyjacielu. Cześć. Halo, możemy cześć, wam podpowiedzieć, że z Admirosem jesteśmy takimi przeciwieństwami. Dokładnie, ja też o tym mówiłem. Co to znaczy przeciwieństwo? To jest coś takiego, że Hadesiak jest nawet nie, zdrowy, no, smaczny. No ja taką piękną kryjówkę znalazłem w futerze. A jest ta kryjówka. Hadesiak jest zdrową kryjówką, a ja jestem niezdrową. Idź się ukryć. Nie wiem co oni kombinują w sumie. Tak obok po prostu. Coś tu jest nie tak. To nie jest dobra kryjówka. Dobra, powracam się, żeby nie było. Dobra, panie Admirosz, musimy jakoś bardziej wyjść, żeby nas widzieli. No, mam pomysł. Czekaj. Pan Paczka Chipsu. Wow! Dzień dobry, panie Paczka Chipsu. Co to miało być? Skąd ty wyskoczyłeś? Szybko! Zabić paczkę Chipsu w cega. Przepraszam. Paczka Chipsu. Stój! Paczka Chipsu, zdrowa przekąska. Hadesiak jest niezdrową. Co? Hadesiak jest bananem. Nie wiem gdzie. On jest? Zabij! Jakiś... Nie wiadomo! W krakach albo coś. Otwórzcie te drzwi, szybko! Nie, nie możemy, no, uspokój się. Uwaga! No wiesz co! Tak mnie spali twoją kryjówkę! Ja jesteś śmiertelny znowu! No nie wierzę! No nie. Jak mogłeś po prostu? A patrz, co to się, on co tam się wbiegł? Panie Plago, ja już wyrosłem. Przepraszam, ale tutaj nie biegamy, chciałem powiedzieć. Ej, Admirosz, jest to tak spali najlepszą kryjówkę ever. A skąd nie wiem, gdzie jesteś? No najlepsza kryjówka to była na dachu. Ale muszę... No, w ogóle na początku na dachu się schowałem, ale... Frag grenade. Widziałem go tutaj, ale gdzieś uciekł, nie? Ej, ogólnie Hadesiak ma OP miejscówkę, nigdy go nie znajdziecie, tyle tak? macie. Tu jest, pewnie w tych krzakach jest. Nie, ja już wyrosłem z tych krzaków i postanowiłem być niezależną pomarańczką.
Czym? Pomarańczką. Czym? Pomarańczką? Jak pomarańczką? Pomarańczką? Serio? Ty jesteś pod autem? No, byłem pomarańczką. Oczywiście, że jest pod autem. No to Hadesiak, to Hadesiaka typowy jest. Że jestem zdrową żywnością. Ej! A może na dachu tu jest? Sprawdzajcie dach. Macie? A może jest gdzieś pod czymś? Podnoście przedmiot, nie strzelajcie. Tak, Admiros chyba na dachu się ukrył. Naprawdę. Admiros żyje? Możliwe. No. Możliwe, że na dachu Admiros jest na dachu, takie czuję. Paczka chipsów na dachu? Na bank. Widziałem jakiegoś kolegę na dachu. Ale po prostu nie, Admirosa w życiu nie znajdziecie ogólnie. Nie ma szans. Dobra, i czekajcie, bo została minuta 35 pytań dajemy. Czy jesteś na zewnątrz? Jestem w tym momencie na zewnątrz, tak. Ile pytań chciałeś, Paweł, zrobić? 5. 10 pytań. To? Jedno pytanie. Nie, napiszmy na czacie. Powiedziałem 5 pytań. 5 pytań, bo jest minuta 30, już jest minuta. Ja sprawdziłem dach. No nie, dobra, wy się mnie podpowiadajcie. My już weźmy na 30, dołączę. Kolejne pytania. Powiem ci, że Hadesiak porównaj z tobą, to Admiros ma mega krywkę, bo ty to trochę żałosny, że tak powiem. Biega pomarańcza po prostu gdzieś po mapie i tyle. Widziałem ją już za 3 razy, no ale. Pomarańcze, tańcze. Tutaj proszę jest, w bliźniaku. Zabijcie Hadesiaka, szybko, bo to jest żałosne. Co ty się robisz? Zabijcie Hadesiaka. Co to jest? Ja właśnie, coś tu nie gra. Jest tutaj. Nie. No nie. Właśnie, musisz zbugował, oni musisz... No utknął, ja nie wierzę, co ty robisz, w ogóle ty się ruszałeś na ich oczach, ja mówię, Admirus, ty wybrałeś. Ja się nie ruszałem. Słuchajcie, jestem, ale jestem prezentem troszeczkę. A, no w sumie? Pomarańczą był, ale się gdzieś schował. I tak właśnie wszyscy patrzą, a ty się obracasz, to nie, co za się... Bo to taka atrakcja. Kurde. Dobra, możemy noob używać, jest 23 sekundy. Tak, możesz. Ja mogę was zaprosić, bo gram na pianinie. Aha. Gdzie tu jest pianino? To nie. Znaczy prawie, bo nie mogę wsiąść na nie. Wsiąść? Ało, ktoś mnie... Nie ma go tu nie, wcale. Nie ma go. Nie, no, drugi bliźniak. Nie, w drugim nie ma pianina. Ha. No, powiem wam, że cześć, Paweł. Elo, wam, że... Zdążył! Co to było? Ale wygraliśmy. Nie, no, wygrali. Propsy wygrały, no. Dobra, to nie widziałem. Mały obiektyw for the win po prostu. Na tej mapie. Byłeś? Duża. Byłem pomarańczką. Jest duża, no. Bajcie się dobrze. Teraz była dobra. No. La la la. A przed chwilą na tym fortepianie chciałem tam siedzieć. Wish mu Merry Christmas. Dobra. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Prop. New prop. Tak. Okej, pasuje mi. Nie, chyba nie pykło. Dobra, szukajmy ich, szukajmy. Schowały. Dobra, tu ich Hadesiak nie ma, idziemy dalej. Też tak tutaj. Przepraszam, a może pan chciałby coś do jedzenia? Poproszę troszeczkę tutaj świątecznych. Karpia. Hadesiak, później pogadę z panem, chodź poszukamy ich. No, okej, dobrze. Karpia. Tutaj gazetę ma pan piwko, dobrze. Może pan tutaj... Tak? Dobrze, ja sobie będę czytał. Dobra, dziękuję. Podajecie budyń? Nie wiemy, gdzie są. Jasne. Budyń? Okej. Ktoś otworzył te drzwi, czy były otwarte? Ja ich nie otwierałem. Tu. Ktoś mnie nie znajdziecie. Dobrze, no. Tu. Przecież nikogo chuinkę. Nie znajdą. Dobra, choinka jest czysta. Ja już jestem głodny. A, przepraszam, ja zapomniałem pana obsłużyć. Czekajcie, ja mogę szukać może, co? Nie? Okej, okay, chodź, Paweł. Dobra, idę. Uwaga, nie zabijajcie mnie, idę szukać. Chodźmy. Paweł, nie zabijamy, bo ona okay. Pomaga. Pomagam, okay. Chodźmy, zobaczmy, gdzie oni mogą być. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma, czekaj, idziemy nie na górę. Nie ma, być dobrze. Ich nie ma. Idziemy szukać, chodźmy. O, pan Paweł. Pan Paweł. Cześć, pan no Paweł szukamy. Pan Paweł nam pomaga, panie Admirosie, nie poczuł się. Na pewno, ja bym tak. Mu nie ufał, może jest trajtorem. Czy jest trajtorem? Zobacz na tego pana, czy on jest trajtorem. Popatrz mi w oczy, powiedz mi to jeszcze raz, no. Nie, no co, no co, patrz jak się napinam. Ja nikogo z was nie widzę. Patrz jaki szeroki jestem. Ej, stumilowy leś jest! O, stumilowy las, co to jest? Stumilowy las. Nie ma. Proszę do mnie, nie strzelaj, może tylko mówię starcem. O, zabić go, on się podszywa pode mnie. On się pode mnie podszywa, widzieliście? Podszywał się. Powinien plagu się brać ten przykład Pawła. Paweł tak. Jest prawilny, pomaga no. Dzielnym łowcom. Zabiliście mnie zanim zdążyłem wam pomóc. Co tu jest? O. Co tu jest? Dobra, gdzie jest Paweł? To jest szafa. Z Bladim szukam. Szukam tutaj, to jest szafa. Właściwie. Szafa, dobra. Też się nic nie odzywa. No, ej, widziałem go, szedł tutaj. Jest tutaj. Ej, słyszeliście? Był ten dźwięk. Tutaj, jest ucieka, słyszy, jest uciekł. Gonić go, gonić. Jest, łapać służa, tutaj. Gdzieś tutaj, tak. Czekajcie chwilę może. Wow. Co bolało. Randomowy strzał w krzaki. Choinka! Go nie. Choinka nas zdradziła. Ej, ten randomowy strzał w krzaki był OP. Nie no, masakra. Co to było w ogóle? Ale OP. Tylko musimy w ogóle się gdzieś ustawić, nie? Dobrze. No, raczej.
Dobra, lecę tam już. Ja chciałem świątecznego karpia zjeść, a mnie zabiliście już. Oooo. No. Ja chciałem być choinką później, żeby wam prezenty dać i ten... Żebyście mogli mnie ubrać, wiesz, no. 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 Paweł, dobra. Odpalił Paweł się. Święta pomagał policji złapać jego kolegów. Może być. Gorzej, gdzieś trzeba pójść, o nie... Dziękuję. Nie, nie, musimy wyjść stąd. Dobra. Ewakuujmy się. Dobra, że szukamy. Blady, czy jesteś tym, czym myślę? A czym, o czym myślisz? Jezus. Dobrze, Boże, Admirosie, nie. Ale się schowałem. W życiu mnie nie znajdziecie, tyle w temacie. Admirosie, dobra. Ale czemu nie chciałeś się z nami schować w superkryjówce? Oj tam, bo byłem się zastanowić swojej kryjówki. Gdzie chcemy iść? No wiem, ale... no myślę, że... No właśnie nie mam pomysłów na tego propa, wiesz? No ja też nie. Chociaż w sumie może i mam jeden pomysł, ale tak? Tutaj nie ma... Właśnie ja mam pomysł, ale tu nie ma tej odpowiedniej rzeczy. O czym oni mówią? O czym oni mówią? Oni mówią, już wiem, o co chodzi. Czy ktoś się schował do piwnicy znowu? Dobre. Nie, do piwnicy. No. Co jest? Ja proszę wszystkich prosił, żeby też... Który to? Nikogo nie widziałeś. A, to jest tylko Krzyż. To jest tylko Krzyż. Ej, propy, dobra. Propy, pójdźcie do restauracji, proszę. Propy? Tak, znaczy szukający. A dlaczego? Dobra, ja jestem. No nie? Bo tam czeka niespodzianka. No. Niespodzianka? Już tam byłem i niczego nie było. Ale tam są fajne gry, ale ja proszę. Nas z grami. Nazywa się Hadesiak Play 2017. Panie. Ej, no błagam cię, naprawdę... Co? Widzieliście, bo się jesteś tym tam? Ja widziałem, to było dobre. Jestem w restauracji, nic się nie dzieje. No nie, musimy... Czekaj, mam pomysł. Nie, tylko ostrożnie. Oni nas szukali. O nie mogę tego wziąć. Pokrownie nas szukali. A tutaj? A spróbuj na mnie wejść i wskoczyć. Nie, jesteśmy wow, za nisko. Muzyka gra. O, szukajcie. Muzyczka świąteczna. Pięknie. O! Pani Rybko! Rybka! Ja właśnie szukam cały czas. Ty już masz swojego świątecznego karpia? O, gdzie byłeś? Ojej, jaki piękny. Pomożesz mi do wanny wrócić? Nie uciekamy, proszę pana. Panie Krzyż. Ale nie. Panie Krzyż, wracamy. Przynieś mi jakieś pudełko. Nie uciekamy, powiedziałem. Czekaj, a ja się zaklinowałem. Myślałem, że się zaklinowałem. To ja poczekam na pudełko. Dobra, czekaj. Enter nie do toalety mogę. Wow. Dlaczego zabiłeś jedną rybkę? To ja poczekam tu, Flotar. Możesz mi zaufać. Dzień dobry. O nie, czemu chcesz rybę zabić? A ja tam byłem. Wow. Krótko, rybko. Nie po... to rybę się zabija granatem. Właśnie. O kurde, kto nowoczesne metody. Rybkę granatem? No jak ty mogłeś? Tak się nie robi. Flotar jest niezbyt dla ryb, nie jesteś przyjacielem karpi. Cześć. No proszę, panie Pawle. Dobra, poczekaj, zrobimy to, zamknijmy to. Gdzie jest Paweł? Chodź. Znaczy, Paweł, gdzie jesteś? Spokojnie. Oni biorą intymną kąpiel. Hej, dlaczego pani intymną kąpiel? Nie, nie podglądaj mnie! Jestem nagi, przestań. O Jezus, no Paweł masz czapkę na sobie. Tylko czapkę mam? No wszystko inne też masz, Paweł. A, to słabo, nie wyszło. Ej, ucieka, ewakuuje się, zabij go! Tu, ucieczka. Ale dlaczego domownika tego domu chcecie zabić? Ja tego nie rozumiem. Bo on jest nielegalnym imigrantem. Emigrant? Emigrant? Mówisz? Ej, no nie wiem, gdzie on uciekł. Patrz, do mnie przyszedł! No nie no. Wbiegł do domu. Ja tam czekałem na niego, wiedziałem, że wróci, nie? Widziałeś? Gdzie wrócił? No do domu z powrotem wrócił. Aha. Tymi samymi drzwiami, nie? Mówię, kurde, co jest grane. Ej, co, ostatnia rundka? No. Tak, last round. Okay. Last round. I potem round, here we go. Baby, round. Później round. Amciu, pamciu. Admirosie, sobie nie przemyśliliśmy z tej wanny, niestety. No, niestety. Co to może, możemy tędy? Nie możemy. Karpik sobiotko, co? Nie, no tu możemy pać. Tak? A czy ty byłeś jakąś płotką? Nie, a ty byłeś sumem. Tak a, ja byłem sumem, okej, okay, nieważne. Chyba. Tak, w ten sposób? Dobrze? No, dużo. Tak jest okej, okay, Paweł. O, czekaj, bo się ten... No. Dobra, zaczyna się rozgrywka. Madafaka. Mikołaj muszę odzyskać swoje ten prezenty dla dzieci. No. Nie znajdziecie nas. Tchórze, pewnie się tak są. Ja myślę, że w ogóle się nie zmienili, nie? No, ja się nie zmieniłem, nie musiałem. Tak, no pewnie się nie zmienili. I na przykład w szkole nie był sobie. Idziemy sobie chodnikiem. No i co? Idziemy sobie. Ej, patrz jakie super auto. Fajne, zawsze chciałem takie mieć. Tam tutaj, za autem stoją. O nie. Nieprawda. Jakim cudem nas znaleźli? Zepsuło nam się. Flaga do auta, szybko jedziemy. Bo właśnie widzę, że się auto pomóżmy im, bo jadą na święta do rodziny. Zepsuło nam się auto i nie możemy dojechać do rodziny. Proszę pomóc nam naprawić. Wow. Naprawdę, normalnie scena z filmu.
popchniecie. Ej, słuchajcie, auto. Nie, bo zimno jest, drzwi się nie otwierają. Ja rozumiem, że choinki jeszcze nie macie na święta. Tak, o, dziękuję, choinkę nam dał. Dziękuję. Czekajcie, zróbmy jeszcze takie coś, patrzcie. O, hops, dwie choinki są. O, dwie choinki są. Widzicie? Widzisz, możemy jechać, możemy teraz jechać chyba, prawda? Jedziemy. Nie, załadujmy bombki jeszcze, albo coś. Możemy tą główkę bałwana, chcecie? Bałwana? Bałwana jeszcze. Ej, chcecie trochę bałwana? Tak, daj bałwana. Na maskę nam daj. Czemu pan zostawia swojego? Jestem samochodem, jeżdżę. Plaga uciekcie. Nie myślę, że... Jeszcze jakieś prezenty. Poczekaj, bałwana jeszcze zapakuj. Bałwana, zapakuj. O, tak, prezenty. O, czekaj, to choinka się może... Bałwana trzeba zapakować właśnie. Bałwana się przyda. Kręcąca się choinka. Ej, to jest taka urozmaicona choineczka. No, to jest taka wirująca. Ja powiem ci, że nawet taka żywa jest. Taka żywa jeszcze lizaka. Żywa nie sztuczna. Żywa nie sztuczna, o liza. Ale jak wy to pakujecie, proszę państwa? Tak, to jest choinka z funkcją wirowania prania. To jest funkcja z wirowaniem, dobra. Funkcja z wirowaniem. Teraz takie nowo coś właśnie. To jest taka szczota, wiesz, ona może ten umyje ci plecy, chodź. Szczota? Taka szczota mnie. A gdzie twój przyjaciel uciekł? A tutaj się chyba lepi bałwana. Lepiej bałwanka. Lepu. Pytanie tylko, gdzie jest floterek? Zobaczcie, ja wezmę świeżą marchewkę. A, siedzę sobie w takim przytulnym miejscu. Chodźcie, poszukamy go. Okej, czyli jakiś piec. Splaga jest naszym pomocnikiem. Na. Flotarek. To święta. Nie jest. Nie ma tutaj żadnego pieca. Flotarek, jesteś tutaj? Ej, panie Felinko, nie, pan nie widzę żadnego z was. O, co to jest? Nie mogę, bo się zacięłam. Zacięłaś się? Tak, jak mnie zabijesz, tym pomożesz. Ej, dobrze. Albo zrzuć mnie, albo zrzuć mnie może. Przesuń jeszcze, o. Przytulne miejsce, znaczy... może piwnica? Nie mogę ci już bardziej tam. Przytulne miejsce? Dobra, strzelam choinkę. O, widziałem chyba kogoś na dachu. Miejsce. Zadajecie obrażenia. Na dachu? No właśnie nie. To mi się wydawało. Ale przed chwilą ktoś... No cóż, pani Pawle. A nie, cześć. Ła, czekaj. Ła, skrwawiłem się. Gdzie panowie, ściąłem choinkę, bo była brzydka. Ściąłem choinkę. Ej, ale zauważyliście, że Mikołaj się rozbił na dachu? O, dobrze, plaga. No, to jest ciekawe. Dobra, pomimo moich poszukiwań, nie widzę, że tu nikogo nie widzę. A gdzie pan plaga uciekł? No, nie uciekłem, tak naprawdę. Trzy razy obok mnie przechodziliście. Trzy razy obok mnie. Nie, to jest panie flotarze, jakaś podpowiedź, bo jest minutka jeszcze. No właśnie, spokojnie. No jestem w pomieszczeniu, tyle mogę wam powiedzieć na razie. Na to ten może moment. Przechodziliśmy cały czas koło nie. tego, jak to się nazywa? Koło. O! No nie! Koło czego? Czym był? Czym był? Kwiatkiem. Małą choinką, która jeszcze chciała urosnąć. No nieźle. Admiros obok mnie przebiegał. Plaga została się dwa razy albo trzy. Krysie. Panie Plago, gdzie pan jest? Najlepszy nie mam, jest Plaga. Plaga, Krysie. Dziwnym trafem, co nie? No właśnie, odjechał. Plaga odjechał. Zostawił sobie przyjaciół, nie? Nie ma mnie. Może on wrócił na to nie. samo miejsce? Może w stumilowym lesie jest? Nie ma pana Plagusa. Może zgubił się w lesie? A może nie? A może zajdź mu? Może właśnie nie? Przecież ty już tym byłeś! Ej, Plaga, zmień się w końcu w coś, kurde! Tym byłeś, okej. Okay. Stary, to nie przejdzie, nie? Cię zobaczą. Jak to nie przejdzie? Ja już wiem, czym jest. Czym jest? No. Nie wiem. Myślałem, że auto... Aha! A gdzie był? Gdzie jest? Ale o co chodzi? Granaty w dłoni. A Miros, o co chodzi? Czy nie wydałem panu reszty? O co chodzi? No właśnie o to chodzi. Zapraszam was do restauracji. Jeszcze pół sekund. 4, 3. Nie zdążę ciebie zabić. No. Nie! Patrz, co się dzieje, patrz, co się dzieje! Kim był? No automatem. Automatem. No to się zdarzy. No dobra. Zalegałem się. I tym akcentem kończymy. Hello! Trzymajcie się, hejo! Ho ho ho, ho ho ho. Świąt, ho ho ho. Ho ho ho. Karpie i bombki. I prezenty, i karpie. No.